Jesteśmy z Automobilklubu Lubelskiego, sekcja pojazdów zabytkowych. Spotykamy się co wtorek w Automobilklubie, ponieważ dzisiaj jest ładna pogoda, no to żeśmy wymyślili, że jedziemy na miasto i pokazać mieszkańcom Lublina, że coś takiego jak stare samochody żyją, mają duszę i tak dalej. Przyjechaliśmy sobie na lody i tak jak pani widzi, jest nas tutaj kilkunastu. To jest samochód, który odzyskałem od kolekcjonera z muzeum. To jest samochód mojego dziadka, nazywa się AWZ P70 Zwickau. Jest to konstrukcyjny przodek Trabanta. Samochód jest zbudowany z drewna, duroplastu i metalu. Auto jest idealne na upały, czuje pani, tu nie ma gorąca, nie nagrzewa się. Ja dzisiaj nim jeździłem w największy upał, także nie trzeba klimatyzacji wcale. A w zimie z kolei też jest dobrym izolatorem to tworzywo. To jest auto mojego dziadka, które odzyskałem, wie pani, i odrestaurowałem wspólnie z różnymi osobami, które mi pomogły, bo auto jest bardzo nietypowe. Zawsze interesowałem się motoryzacją, był to pierwszy samochód w rodzinie i jako mały chłopiec siedziałem tu za kierownicą tego samochodu na kolanach u dziadka i zmieniałem biegi właśnie tą wajchą, taką śmieszną, tylko musimy sprzęgło wcisnąć. Także biegi się zmienia w ten sposób, o, jedyneczka, bardzo lekko wchodzą do siebie i tak to jest dwójka, teraz trójka i auto ma trzy biegi. Przy 30 na godzinę włączamy trzeci bieg i możemy jechać nawet 93 na godzinę, bo tyleśmy sprawdzali. To jest maksimum. Tak, tak. A można zapalić też w inny sposób jeszcze pod maską. Jest takie urządzenie, tak zwany włącznik elektromagnetyczny i ja zapalam długopisem ten samochód. Coś mi chłodnica przepuszcza. No jak się klaśnie, wie pani, to on zapala. Jak pani klaśnie, to... O, i już zapala. No. Silnik jest maleńki. Dwa cylindry. Musimy jeszcze popracować nad chłodnicą, bo trochę płyn wywala. Ale generalnie się jeździ bardzo fajnie. Lublin jest mistrzem Polski w ogóle w konkurencjach, które nazywają się Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych. Jesteśmy drużynowym mistrzem i też indywidualnie. Nasza ekipa jest najliczniejsza w kraju i jesteśmy najlepiej zorganizowanym klubem zabytkowej motoryzacji w Polsce. Nie planuję go sprzedawać. Wiesz co? Jest to pierwsza produkcja Volvo sportowego, który został wyprodukowany na rynek amerykański w latach 59-62. Z tym, że na początku im nie wychodziło. Pierwsze modele zostały odrzucone przez właściciela Volvo z Göteborga i poproszono włoskich projektantów, aby zaprojektowali samochód, który będzie ładny i dobrze sprzedawalny w Stanach Zjednoczonych w latach 60. Poproszono pana Fouet, projektanta od wszelkich modeli Ferrari w tamtych latach, o narysowanie i również zmienienie linii początkowych modeli na tą, którą widzimy tutaj. Jak ładnie, żeby Włosi projektowali. Ja nie mam wątpliwości, że Włosi najlepiej samochód. Po salonie samochodowym w Kalifornii w 62 roku samochód zdobył złotą nagrodę i od tamtej pory rozpoczęto produkcję masową. W roku 63 Brytyjczycy zażyczyli sobie akurat ten model, który pani tutaj pokazuje na zdjęciach, zażyczyli sobie używać do filmu słynnego Simona Templera Święty z Rogerem Moore'em w głównej roli. Jest dwa samochody w tej chwili w Polsce akurat tego modelu z tak zwanymi krowimi rogami z przodu, bo później prostowano zderzaki, prostowano tą linię chromową i samochody takiego nabierały kształtu bardziej cięższego i prostszego, ale okrzyczano, że ten akurat model 64 roku jest najładniejszy, najprzyjemniejszy i mówił, że sexy. Pan na co dzień jeździ tym samochodem? Nie, na co dzień nie jeżdżę. Szkoda by było niszczyć
autko, żeby jeździło na co dzień. Zrobiłem renowację, która dosyć dużo kosztowała, nie będę tego ukrywał, po to, żeby między innymi był jakiś rodzynek w Lublinie, to jest raz, a dwa, żeby zostawić coś moim synom, którym mam aż trzech. Jaką prędkość ten samochód osiąga? Proszę panią, określa się do 170 km na godzinę, to jest maksymalna prędkość, ja tego nie będę próbował, nie próbowałem. No trudno jest wypróbować taką prędkość na naszych lubelskich drogach. Mógłbym się. Czyli jak najszybciej urwać. Pan jechał? Około 130 maksymalnie.